Siemanko, dzisiaj kolejny filmik z drogi do rundy 40 na Ascension. A zatem zacznijmy. Bez zbędnego gadania. Ascension jest bardzo specyficzną mapą. Jedni ją uwielbiają, drudzy jej nienawidzą. Ja należę do tych pośrodku. Na początku rundy standardowo point hoarding. Punkty na zęży się przydają. Łapka, teraz to nice, nie pozabija nam zombie. Później to oczywiście na plus, że nam może pozabijać, ale... Teraz niezbyt, teraz potrzebujemy pointsów. Okej. Dwa strzały w nogę. Na drugiej rundzie. Po czym nóż? Jeżeli chodzi o M14, to jest max, co możecie zrobić. Zaraz powinien spaść na power up. O, właśnie. O, podwójny lol. Jeżeli chcecie wiedzieć, czy wam zaraz spadnie power up, czy nie, to zapraszam do filmiku z Fife'em, gdzie to wytłumaczyłem. Of my ancestors powers me. Okej, w kwestii perków. Raczej nie będę brał revive'a. To nie wiem już. Headless próbował w plecy napieprzać. Nie wiem, jak miałby to fizycznie zrobić, biorąc pod uwagę, że był też przede mną, ale... Nieważne. Dobra, myślę, że po tej rundzie można iść. Spróbujmy narobić jak najwięcej punktów. Następny power up, jaki dostaniemy, to powinien być double points. Zgodnie z oczekiwaniami.
Szkoda, że tak późno. Idziemy zatem. Naszym pierwszym przystankiem jest Power Room. I dostanie czegoś ciekawego ze skrzynki. No. Pytam, to nie jest zbytnio ciekawa opcja. Ja potrzebuję kuszy i Tendergana. Potem jak kupimy Lulkika, to jeszcze Reja. No nie ma szału, jeżeli chodzi o skrzynkę. Misiek już, no dobra. A, Death Machine. A, fuck. Sfajlowany nóż. Sfajlowanych noży na tej maszynie nie lubimy. Dobra, skrzynka gdzie? Nie wiem, czy kurde uda mi się z takiej broni zarobić, żeby otworzyć drzwi do skrzynki. Jeszcze ją zalosować, lul. Problem w tym, że teraz nie mam jak za bardzo punktów zarabiać. No muszę zrobić w ten sposób, lul. Disappeared.
called a reversal of fortune, beast! Every scratch upon me will be met upon you a thousand. Dobra, jakąś broń normalną, żebym punkt dobra to narobić. Double fisted fury! No, do biedy może być. Zobaczmy, czy jeszcze pamiętam, jak się Blendera aktywowało tak, żeby... Pamiętam. Generalnie podobno da się to zrobić na padzie, ale jeżeli chodzi o klawiaturę, to musicie na wychyleniu, które macie na QE. Ja na E mam co innego, ale Q mi cały czas działa właśnie pod względem Ascension, sobie zostawiłem tego binda. Wychylacie się i wtedy macie lepszy zasięg właśnie w tą stronę, w którą się wychylacie na jakieś tam użycia czegokolwiek. Potrzebujemy. Także very nice. I wreszcie coś na punkty. Dobra. Teraz wypadałoby zarobić sobie na Milkika, ale... Dobra, to sobie mogę zostać tutaj. W miarę szybko to pójdzie wtedy. Wydaje mi się, że w następnej rundzie mogą być już małpy. Generalnie, jeżeli chodzi o małpy, to w trakcie gry waszym priorytetem jest chronienie Milkika i Revive'a, jeżeli go macie. Reszta was jakoś bardzo nie interesuje. Małpy? Małpy. Dobra, trzepij mi raz, bo nie chcę perka. Jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie anuluje. Ej. Bliet. Ty, prześlizgnęła się? What the? To nieźle. Ale to dobrze. Myślę, że mamy pewność, że nie ma niechcianego perka w dropie. Z racji faktu, że nie biorę revive'a, nie ma znaczenia, na której bronicy będę miał.
Jak mi teraz spadnie kusza, to nie ma problemu. O, matrioszki. Matrioszek nie chcemy. Chcemy garsze, które już mamy. Dawaj coś fajnego. This will make a glorious and unholy mess. Take that, you assholy. To jest daleko od bycia fajnym. What the? Co tu się wyrabia? Dobra. Nie ukrywałbym, że przelosowanie tej skrzynki stąd byłoby mi na rękę. No nie, snajperka to może nie. O, wreszcie. Speed Cora. No szału nie ma, powiem wam póki co, jeżeli chodzi o bronię. Okay. Teraz jeszcze kusza. Oh!
Dobra. Nie chcę perka. Właśnie. Oddaję tą kruszę, come on. Sale. Mamy Gersha, to się nim posłuszmy. Wszystko jest. Przyczyna, dla której nie wziąłem stamina po tylko speedcole, jest taka, że lecimy tylko do 40. W sumie Lendera można zrobić od razu. Już nie miałem czasu się ustawiać, bo ząbek typ zaczął napieprzać plecy. Także RIP. Dobra, trudno. Nie ma to większego znaczenia tak naprawdę. Dobra, ostatni lender. Zabiorę się z nim. Ponieważ docelowo chcemy siedzieć na spawnie. Zgubiłem traka na małpki, ale zdaje się, że powinny być na samej rundzie. Finished him!
Robienie z Raygana jest zawsze łatwiejsze, kiedy macie flopera, bo możecie robić właśnie w ten sposób. Koniec rundy. Właśnie. Jop, małpy. No dobra. Chcecie się zabawić? To patrzcie. O, revive. No, możemy w sumie posiedzieć w powerze. Chwilę. To jest niezła miejscówka, żeby przyspieszyć rundę. Aczkolwiek dosyć ciasno, więc na to musicie uważać. Mógłbym tu siedzieć pewnie do 30 albo i dłużej, ale będę grał w wersję bezpieczną i będziemy na spawnie sobie trenować. Power upy. Ja jestem zainteresowany tym, szczerze mówiąc. Okej. Chcę sobie spapować kuszę. Ponieważ reszta jeszcze będzie jak najbardziej użyteczna. Bez paka puncha, natomiast kusza niezbyt, więc... Przynajmniej wyciścić to, co było daleko. Seli już nie potrzebujemy. Mamy wszystko.
Carpenterów też, nie? Mapy były na 19, więc mogą być w 23. Mapy działają dokładnie tak samo jak psy i doktorek, ale to już się chyba sami domyśliliście. Zabijemy co nieco suszary. Dobra, jak mi zabiorą revive'a, to trudno. Perk wzięty dla Becky, więc... Oh shit, już tam są. Bumbru. No dobra. O nie! No właśnie dlatego się nie bierze perków, no jak się gra na poważnie. You bring shame to the zombie people. Security level normalized. System defenses offline. Za szybko strzeliłem. I promień zabił. Generalnie wziąłem sobie tego perka dla śmieszków, ale staracie się tego nie robić, żebyście właśnie nie mieli takiej sytuacji. Bo gdyby to był Chuck, to byśmy mieli mały problem. Mały, ale by był, więc... Spoko, no brak flopera nie będzie jakoś bardzo mocno przeszkadzał, zwłaszcza że gram bez Mustangów tym razem. Ale będzie na pewno trochę irytujący. Liczę, że na revive'a się rzucą w następnej małpiej rundzie. Not lest ye be too.
Dobra, na chwilę wody tutaj wyglądają jak wyglądają. Ale to przez powolne spawny, za kilka rund powinno się to w miarę ustabilizować. No jak widzicie, da się to robić bez flopera, aczkolwiek no, wygodniej jest jednak z... Death Machine. Chyba się nawet pokuszę. Tutaj wystarczająco dużo miejsca, żeby manewrować z nim. No, nic takiego. Death Machine z Instakillem jest zawsze na propsie. Dobra, czy będą małpy? Nie. Z tą drogą będę musiał tego Lendera stąd wypieprzyć, jak będę miał okazję. Bo mi tylko przeszkadza. No, nie ma to większego znaczenia, z racji faktu, że teraz małpy będą prawdopodobnie. Jeżeli się nie walnąłem, ale nie powinienem, bo były na 23. Ja. Steering my juggernaut. Serio, żadna poriwajwa nie pójdzie? Co za bzdura. Co mojego flopera, lul. Im więcej perków macie, tym szybciej małpy je zdejmują. Nie jest to jakaś duża różnica, ale zawsze jest, więc...
na ty, kurde, ninja. Spokój się tam. Szkoda, że mamy to sailer. Ale tutaj, w przeciwieństwie do Fife'a, nie da się saili wydropić tak bez przelosowywania boxa, więc... Dostanie czterech rzeczy bez przelosowania skrzynki jest prawie niemożliwe. Małpy były 28, dobra. Chyba będę po prostu szedł po pełne hordy i tyle. Tak jak to robiliśmy na Fife'ie. Co ja nie wiem, z czym się bardziej opłaca biegać, z kuszą, która może sfailować, czy z Thundergunem, który też może sfailować. No dobra, 9 rund zostało. Na Ascension nie tłumaczę wam aż tyle rzeczy co na Fife'ie, bo po prostu tutaj nie ma zbytnio czego tłumaczyć. To jest mapa dosyć prosta w obsłudze. Widzicie dokładnie to co robię i... Czyli możecie to naśladować poza tym perkiem, nie bierzcie perków z małp. Jak wolicie mieć pewniejsze trainy, to też zamiast speedcalli weźcie sobie stamina pa. A ty jakim cudem żyjesz? Ty się w Matrixie popsuło. Generalnie tak, Jaga i Milkika potrzebujecie. PhD jest też wskazane. Ale jak widzicie, da się bez niego.
A czwarty park to jest już wasz call. Może się wziąć sobie revive'a, tak jak ja mam teraz. Albo speed call, albo stamina pa. Dobra, ale ja będziemy chcieli na pewno ulepszać. O, małpy. Shit. Zapomniałem. A ty idziesz po revive'a, to idź. Dobra, Mjolkik jest bezpieczny. Tak myślałem. Oh. This makes my eyes water. Dobra, wróciliśmy do punktu wyjścia, tak jak miało być. No okej, można działać. Chodzi mi o to, żebym się nie zabił tym Rayganem, bo jak się zabija hordę, która jest blisko ciebie, to można dostać puncha 2 i potem strzelasz Raygana i giniesz, nie? To jest takie mech. PHD powoduje, że tego nie ma. Dobra, nuke sale double, jeszcze jeden drop. A miałem tego blendera stąd wypieprzyć, zapomniałem o tym. Ja to nasz ostatni drop. Dobra. 32 były małpy, czyli będzie 36-37. Jedna runda specjalna pozostała do końca.
Nie mam masa claymorów. Po co ja strzelam? Wolałem strzelić, bo nie byłem pewien, czy jeszcze hita nie dostanę. Nie chciałem na ryskrynie być. Ty nic nie zabijesz, nie zdążysz. Szkoda. Dobra, jeszcze jednego trolla skasuję z Thundera, a potem z Raya. Bo chciałbym jakieś dropy, a Thundergun nie dropi dropów. Jakkolwiek to nie brzmi. A czy to jest ostatnia horda? Myślałem. Tak wyglądała, jakby była trochę mniejsza niż powinna. Ender mi tu przeszkadza. Dobra, chyba będzie trzeba iść spopować tego Raya, jeżeli maksamu nie dostanę. Muszę mieć z czego w pompy strzelać. No, coś tam pozabijał. Szału generalnie nie ma, nie? Thank you.
Let's go, pap. Untapped glory! Oh, you make such a delightful mess! Teraz robię nam małpy. To jest pytanie za 100 punktów. Co na flaperze? Możliwe, że nawet nie będę musiał Thundera ulepszać. Security level normalized. System defenses offline. Dawno mi Max nie spadł, więc prawdopodobnie wyleci niedługo. Więc pozabijam trochę Horde Standera, bo nie chcę go dostać zaraz po małpach, bo to się mija z celem. Jo, i tego Lendera znowu stąd nie wypuściłem. What the? Się nazywa skleroza. Generalnie ten strat jest powolny, ale jak widzicie, też nie jest aż tak źle. Jest 37, a mi dopiero godzina styka. A jeszcze trochę czasu poszło na losowanie, gdybym miał lepszego boksa, to... Przede wszystkim ten strat tutaj jest bezpieczny, no tak wam powiem. Jest nie najwolniejszy, a jeden z najbezpieczniejszych na tej mapie. Bo wiadomo, że biegać możecie prawie w każdym pomieszczeniu na tej mapie, tak ona jest zbudowana. A skończyłem całą rundę z tego. No nie taki był plan, ale dobra. Chciałem ostatnią hordę z Reja skasować.
No właśnie, a propos Rayata. Okej, nuke. Steinbox, okej. Okay. Remember my name, Akio! Forth, bring me more! Drinks of my ancestors, powers me! Można ciupać suszary zaraz. Właśnie sobie uświadomiłem, że na Ascension jest 7 dropów w cyklu. Masakra. Macie podstawowe 4, czyli Nuke, Max, Double, Insta. Do tego macie Carpentery, Death Machine i Sailor. Masakra. Ostatnia runda. Klemory najwidoczniej się nie przydadzą. No i co, i tak to wygląda. No. Bardzo prosty strat. Żadnych dropów, gro, tak serio. Hellion!
to już powinno się chylić ku końcowi. Crawler mi przeżył, no. Za gagatek. No dobra. Tym sposobem mamy sobie rundę 40. Godzina 8 minut, także no. Jak widzicie... Na pewnym cirku. Dobra, no to dzięki za oglądanie Ascension i widzimy się na kole. Trzymajcie się, cześć.